Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku nagrywam sobie podatki Danger od firmy Pyromax. Otrzymałem je od sklepu Fajerwerki Shop, za co bardzo dziękuję. Petardek mamy 12 w opakowaniu, ich kod to PXP307. Jakieś informacje, mamy certyfikat CE, także śmiało możemy sobie nimi tam strzelać, nie ma problemu. 1,2 g ma jedna petardka, także no, tak średnio bym powiedział, raczej przeciętnie. Jak one wyglądają? Są pakowane w takie tutaj foliki właśnie. Jedna petardka wygląda w taki sposób, no całkiem fajnie, ładny design. No ale co tam, będziemy się rozwodzić, zobaczymy sobie, jak działają sobie w boju, także zapraszam do oglądania. Pierwsza petardka Danger. Powiem tak, ni w 5, ni w 10 może być. Kolejną, no nie mam niestety garnka, położymy sobie pod taką tutaj blaszką, zobaczymy, czy ją podrzuci. Ni w 5, ni w 10. Masz, masz. Może podskoczyć. No blaszka całkiem podskoczyła, nie było tragedii. Zmienić kamerę, także jedziemy. Kurde, może ja trochę nie trafiłem, a trochę zgasłem jeszcze jedną próbę. Kurde, Danger do wody. Niestety w wodzie nie wybuchają. Dobra. Kolejny Danger ląduje pod oponą. Dał po uszach. Nie wiem, czy to jest jakaś mocniejsza wersja, ale oponem nic nie zrobił. Dobra. Chodź, kolejną wrzucimy pod konar taki. Konar? Kolejną wrzucimy pod konar. Kilka liści rozgarniętych, poza tym nic. Resztę odpalimy sobie jakby wszystkie naraz, 5. Czego pokażę jeszcze, co robisz? Co robisz? Układam. Układa. Resztę odpalimy sobie 5 naraz. Cześć. O, tylko jedna się zapaliła. Tylko jedna się zapaliła. Tylko jedna się zapaliła. Dwie tu są. Dwie naraz, które zostały. Ała. Dostałem takim oto gipsem w nogę. Dobra. Czas na krótkie podsumowanie. Według mnie petardki są takie raczej średnie, ale to nawet powiedzmy do takiej zabawy dają radę. Moja cena dla nich to będzie 5/10, a cena ich to 5 zł do 6-7 nieraz. Oczywiście dziękuję firmie Fajerwerki Shop za podesłanie mi tych petardek do testu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz dołączcie do mojej grupy na Facebooku, jeśli taką wolę posiadacie. To będzie, z tym żegnam, na razie.